Dzień dobry, nazywam się Magdalena Sobiak. Zapraszam na kolejną część odczytu, która będzie związana z rozwiązaniami dotyczącymi osób niepełnosprawnych w ustawie antykryzysowej. Zapraszam. Ten materiał przygotowany jest na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałaniu i zwalczaniu innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. I ta ustawa od dnia wejścia w życie wprowadza regulacje, które mają być wsparciem dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. I teraz omówimy sobie te niektóre regulacje właśnie dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych w dobie epidemii. I pierwsza rzecz to artykuł 17 tej ustawy z dnia 31 marca zmienia ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, właśnie dostosowując te przepisy do sytuacji epidemii. I między innymi zmienia tą ustawę w zakresie zwiększenia kwot dofinansowania z PFRON-u do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz dla utrzymania miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Zwiększono właśnie tę kwotę dofinansowania z PFRON-u. Do jakiej kwoty? Do kwoty 1950 zł za osobę w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. I zwiększono to dofinansowanie w przypadku zatrudnienia osób ze stopniem umiarkowanym niepełnosprawności do kwoty 1200 zł. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymują dodatkowo do tej kwoty dofinansowanie, tak, za każdego zatrudnionego 1200 zł dodatku w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim niepełnosprawności. Tak zwiększono te dofinansowania, aby utrzymać zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jakie inne rozwiązania i zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej? Te zmiany dotyczą też warsztatów terapii zajęciowych i zakładów aktywności zawodowej, tak, które mimo zawieszenia tej działalności dalej będą otrzymywać dofinansowanie z PFRON-u. Czyli mimo niedziałania, żeby utrzymać tych pracowników, to dofinansowanie będzie nadal utrzymywane w tej samej wysokości. Również zakłady aktywności zawodowej mogą ubiegać się o rekompensatę wypłaconego niepełnosprawnym pracownikom wynagrodzenia dla utrzymania zatrudnienia. Koszty działania zakładów aktywności zawodowej zorganizowanych w formie samorządowych zakładów budżetowych będą mogły być dofinansowane również przez dotację podmiotową od organizatora, czyli kolejne wsparcie dla zakładów aktywności zawodowej. Również pracodawcy, którzy mają obowiązek wpłat na PFRON, mają zniesioną opłatę prolongacyjną i opłatę dodatkową w przypadku rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności należności do funduszu. Jeżeli, co to znaczy, że jeżeli pracodawca ma obowiązek wpłaty składki na PFRON, tak, i miał już zaległości, podpisał umowę o rozłożenie na raty lub odroczeniu terminu tej płatności, to mimo niewypełnienia tej umowy nie będą
płacili tej opłaty prolongacyjnej czy opłaty dodatkowej, bo w przypadku zawartych już umów dotyczących rozłożenia na ratę oraz odroczenia terminu płatności do peron, uchybienie terminów nie spowoduje automatycznego rozwiązania planu ratalnego. No i teraz, proszę Państwa, wielu pracodawców zatrudnia osoby z orzeczeniem niepełnosprawności. Nie tylko zakłady aktywności zawodowej, ale wielu pozostałych pracodawców. I te orzeczenia kończą się, bo one są wydawane na pewien okres czasu. I co wtedy, kiedy właśnie w okresie epidemii te orzeczenia utraciły swoją ważność. Tą sprawę również reguluje ustawa antykryzysowa. Mówi o tym, że orzeczenia niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynął w terminie do 90 dni przed wejściem w życie ustawy, czyli do 90 dni od 1 stycznia 2020, zachowują ważność przez kolejne 60 dni od dnia odwołania epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia. Czyli albo nowe orzeczenie, albo 60 dni po odwołaniu epidemii te orzeczenia niepełnosprawności są ważne. Ważna informacja dla pracodawców, bo oni muszą tutaj od momentu przedstawienia przez pracownika orzeczenia niepełnosprawności stosować w zatrudnieniu warunki pracy ustalone w ustawie o rehabilitacji zawodowej. Z momentem zakończenia tego orzeczenia już taki pracownik staje się pracownikiem na ogólnych zasadach. Tak? I teraz gdyby nie ta ustawa, gdyby nie przedłużenie tej ważności, musiałyby się zmienić warunki pracy tych osób, które nie mogą w dobie epidemii tego orzeczenia zdobyć. Czyli mamy regulacje, te orzeczenia są nadal ważne. Orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o wskazaniach do ulgi uprawnień będą mogły być wydawane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, gdy przewodniczący składu orzekania uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania takiego orzeczenia. Czy jeżeli pracownikowi niepełnosprawnemu, czy osobie w ogóle niepełnosprawnej kończy się data ważności takiego orzeczenia, on może złożyć wniosek w okresie epidemii o wydanie kolejnego orzeczenia i być może ta komisja orzekająca wyda bez badania tej osoby już kolejne orzeczenie na kolejny okres albo wyda decyzję co do dalszego orzeczenia. Czyli trzeba złożyć wniosek i komisja może bez badania to orzeczenie przedłużyć. Przedłuża też ta ustawa antykryzysowa te wszelkie uprawnienia wynikające z orzeczenia niepełnosprawności, które na przykład uprawnienia dotyczące kart parkingowych. Są pracownicy i osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Na podstawie tego orzeczenia wydano mi karty parkingowe, gdzie mogą na podstawie tych kart mogą parkować w wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli te karty parkingowe, ważność kart się kończy, to na podstawie właśnie tej ustawy one nadal zachowują ważność do 60 dni od czasu odwołania epidemii. Teraz kolejny temat to środki z Funduszu Rehabilitacji Zawodowej. Jeżeli mamy zakłady pracy, które muszą tworzyć fundusz rehabilitacji zawodowych,
to na podstawie do tej pory obowiązujących przepisów one ten fundusz pracy musiały wykorzystywać na określone cele. Ta ustawa antykryzysowa zakłada możliwość przeznaczenia, dodatkowego przeznaczenia do 20% tych środków z zakładowego funduszu albo rehabilitacyjnego, albo z zakładowego funduszu aktywności, albo z kwot podlegających zwrotowi na te fundusze, pozwala przeznaczyć do 20% tych środków na finansowanie po pierwsze zagrożonych miejsc pracy oraz osób niepełnosprawnych, na bytową pomoc tym osobom oraz na inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub Zakładowego Funduszu Aktywności. Czyli te środki można przeznaczyć od wprowadzenia tej ustawy na inną niż do tej pory, na inne niż do tej pory działania. Działania, które zapobiegają zwolnieniu z pracy albo utrzymaniu osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu. Te środki można przeznaczyć na te cele w okresie od dnia 8 marca, nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Kolejny program pomocowy dla pracodawców zatrudniających osób niepełnosprawnych wynika z artykułu 15a ustawy z dnia 31 marca, który mówi o rekompensacie wynagrodzenia wypłaconego osobom niepełnosprawnym za przestój. Ten artykuł mówi, że w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł. Czyli może ubiegać się o rekompensatę w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności. Czyli dodatkowe dofinansowanie w przypadku przestoju przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Taki wniosek o rekompensatę składa się do PFRON-u nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Kolejny artykuł, artykuł 15h, mówi ustawa antykryzysowej, mówi o orzeczeniach o czasowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Proszę Państwa, bo mamy dwa równorzędne orzeczenia. Pierwsze orzeczenie jest wydawane o tym, o którym mówiłam, orzeczenie o niepełnosprawności przez odpowiednie komisje. Natomiast orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydają takie orzeczenia orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak? I tutaj również one mogą w trakcie epidemii tracić swoją ważność. I ta ustawa mówi, że te orzeczenia, których ważność upłynęła w terminie 90 dni, czyli od 1 stycznia 2020, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania epidemii. I tutaj, proszę Państwa, bardzo ważna informacja. Jeżeli danemu pracownikowi czy innej osobie to orzeczenie o niezdolności do pracy, której z tych wymienionych, upływa termin ważności, to ono będzie przedłużone do 60 dni po dniu odwołania epidemii, ale pod warunkiem złożenia wniosku.
Należy ten wniosek złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do lekarza orzecznika. Te orzeczenia, których ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, znaczy w trakcie już epidemii, zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania tej epidemii. Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności czy innym. Kolejny artykuł 15 ZC, który mówi, że z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 orzeczenia wydawane przez lekarzy orzeczników ZUS, czyli te o częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, tak? Wydane na czas określony na podstawie odrębnych przepisów, czyli na przykład ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych, których ważność upływa w okresie obowiązywania epidemii albo w okresie 30 dni następujących po odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy. Czyli orzeczenia o niezdolności do pracy, na podstawie których kiedy osoby pobierają świadczenia rentowe. Tak? Kończy im się to świadczenie rentowe, bo kończy im się określenie niezdolności do pracy. I wtedy ustawa to reguluje, tak? Że te orzeczenia są ważne w okresie 30 dni po ich odwołaniu, albo zachowują ważność jeszcze przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, a w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczeń na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. I to tyle, jeśli chodzi o orzeczenia i programy pomocowe dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie. Dziękuję bardzo i życzę zdrowia.